Chociaż to jest dziwne. Oni mnie atakują i oczekują tego, żebym to... Ten... Ja ich oszczędzał. O, partnerze. To powiedział, że możesz mnie pchać. Hym? Więc pytasz, więc prosisz mnie o to, żebym się ruszył? Dobra. Tylko dla ciebie, dynio. Hym? Chcesz, żebym ruszył się jeszcze bardziej? Dobra. A w ten... A jak to? Ej! Nie w ten sposób. W złą stronę. Okej. Myślę, że już rozumiem. Widzisz, było ciężko? Było pomocne? Było. No kurde, jak ja ci zaraz dam w pierdol. Chciałeś, żebym tutaj został? Naprawdę oczekujesz ode mnie wielu, bardzo wiele. O, no i dziękuję. Zobaczymy. O. No to nie wiem, raz kurde mają pełne HP, raz nie muszą mieć pełnego HP i... Dziwne. Może zależy, może ten potwory też mają swój własny level czy coś takiego. Ten ser był tutaj już bardzo długi czas. Utknął w stole. Dobra. Wiedząc, że mysz być może któregoś dnia wyjdzie z tej dziury i weźmie ser, czemu byle co mnie determinacją? Nieważne. A nie mogę przesunąć tego stołu? Nieważne. Czy już poszli? Duch mówi cały czas Z bardzo głośno i cały czas udaje, że śpi. Tak. Napstabluk. Okej. Masz, poczuj moją siłę. O kurwa! Napstabluk chciałby, żeby tu nie był. Chwila. A spróbujmy... Pociesz. Hech. Naprawdę nie chce mi się tego robić teraz, sorry. Czuję się nieco lepiej. Jeszcze raz. Powiedziałeś temu czemuś mały żart. Hech, hech. Czemu kura chciała przejść przez ulicę, bo chciała się dostać na drugą stronę? Fuck me! Okej. Niby się teraz lepiej czuję? Czy mogę mu coś... Nie, dobra, nieważne. Chcę ci coś pokazać? Pozwól mi spróbować. O, cholera. Kichać mi... Ups. Czeka na moją odpowiedź, co? Cheer. Ogie. Zwykle przychodzę do ruin, ponieważ nikogo tutaj nie ma. Ale dzisiaj spotkałem z kogoś miłego. Och. Znowu gadam. Zejdę ci z drogi. Git, masz szczęście, że moim patykiem ciebie nie rozwaliłem. Jak znajdę tylko jakąś kupę, to zamienię go na... broń zniszczenia ostatecznego. Wyprzedaż pająkowego... pajęczej sieci? Nie sądzę, że to sieć. Bake... prażonek pająkowych. Okej. Nie, dziękuję, nie skorzystam.
A, w porządku. Stałem pączka. 18. Dobra, nie mam wystarczająco pieniędzy, więc trzeba lecieć. Kurde! Chwila. Moment. Jakoś taki chory dzisiaj jestem. Okej. I po sprawie. Zresztą może i ta pierwsza sesja z tej gry nie będzie aż tak długa, ponieważ no... Nie za dobrze się dzisiaj czuję. Komórka, powiedz cześć. Salutations. Okej, dobra. Bardzo często mówię okej. Czy to przegapiłeś? A nie, przegapiłem. Jedzenie zrobione przez pająków dla pająków. Z pająków? Moment. Info. 12 HP leczy. Z pająkowego cydru? Cyder, co to jest? Jabłecznik! A no! No to zarąbiście już. Dla nieletniego, kurde, dają alkohol. Cześć. Ribbit. Ech. Mój przyjaciel nigdy mnie nie słucha. Kiedy mówię... Kiedy mówię, to po prostu wciskają X, żebym przestał mówić. No właśnie. Wciskają X. Cóż, ty przynajmniej mnie wysłuchałeś. Słyszałem, że używając F4... Wciskając F4 grę na pełny ekran się... No, dobra, to raczej mi się nie przyda, ponieważ wolę widzieć, czy na OBS-ie wszystko jest w porządku. Ale co oznacza F4? Cztery żaby? Ja widziałem tylko i wyłącznie trzy żaby w tym pokoju. To jest kłopotliwe. Słyszałem, że jesteś bardzo litościwy jak na człowieka. Na pewno teraz wiesz, że jeżeli potwór ma żółte imię, to będziesz mógł go wtedy oszczędzić. Akurat tego nie wiedziałem. Co o tym myślisz? Bardzo pomocne, to bardzo złe. No bardzo pomocne, ja raczej tego nie wiedziałem. To jest bardzo pomocne, pamiętaj... oszczędzanie... To po prostu... Oszczędzając mówisz, że nie będziesz walczył. Może któregoś dnia będziesz musiał to zrobić, jeżeli ich imię nie jest żółte. Dobra, o. Hello. Właśnie spostrzegłam się, że dawno nie sprzątałam. Nie spodziewałam się, że znowu, że będę miała towarzystwo tak wkrótce. Tak szybko raczej. Prawdopodobnie jest dużo rzeczy, które leżą tam i ówdzie. Możesz je sobie wziąć, ale nie wnosi więcej, jeżeli potrzebujesz. Być może któregoś dnia zobaczysz coś, co naprawdę ci się spodoba. Będziesz chciał zostawić miejsce w twoich kieszeniach na to. Okej, czyli no, inwentarz jest ograniczony. Zobaczmy. Żółte imię, ciebie mogę oszczędzić. Zobaczmy, jak to będzie działać. Nie. Migos ma wszystko w dupie. Dobra. Chwila, nie, stop. Widziałem, że na żółto było. Chwila, zobaczymy. Teraz jest żółte, dziwne. Okej. Zarąbiście. Może dlatego się je pożółkło, ponieważ tamtego zostawiłem w spokoju, on już nie uczestniczył w walce i... Ten się przestraszył i o. Tu jest tylko jeden przycisk. Ale muszę przyznać, że muzyka jest naprawdę fajna w tej grze, jak na razie. O. Co to jest?
No zobaczymy. Mercy. Sper. Czy nie jest ten... postać tak się nie nazywa w tym w Overwatchu, czy coś? Dobra, już jest na żółto. Dobrze, że chociaż kasę za to dostaję. Cholerna marchewka. Dobra. Ja lubię marchewki, są dobre, są smaczne. Część kompletnego tego? Czego? Nie doczytałem. Chyba śniadania. Czy warzywa się je na śniadanie? W sumie to na śniadanie można... można jeść, co się tylko chce. O cholera. Nie jesteś żółty. Moment. Oho. Dobra, jest żółty. Prawie mnie zabił i kurde zero wszystkiego, no. Dobra, 10 HP, zarąbiście. Który to było? Co tu było? Już... chwila. Kurde, chciałem zobaczyć, co jeszcze tam... A zobaczymy. Wpadnijmy we wszystkie dziurki. Czemu nie? Tam widzę coś ciekawego. Tutaj znowu ten cały... ta cała marchew. Spadłem do dziury i teraz nie mogę wstać. Idź beze mnie. Czekaj. Duchy mogą latać, czyż nie? No cóż. Co nie jest latanie, to jest znikanie. Dupek. Co ty kurwa jesteś? Proszę nie żartuj ze mnie. O! Już myślałem, że mnie... pachnie krople do oczu? Nie łapię tej gry. Przestań na mnie patrzeć. Nie mogę, kurde! Masz takie wielkie oko, że... o, myślałem, że mnie... okej, patrzy... na mnie. Chwila. Co na... konkurs na ten... nie, zaraz. Walka na spojrzenia, tak? Dobra, mogę ciebie już oszczędzić. W sumie to zawsze byłem w tym dobry. Nie będę się chwalił oczywiście, ale... walki na spojrzenia to... moja specjalność. Wstążka? Mogę to założyć? Stat. Defense 3. A gdzie jest mój ekwipunek tak w ogóle? Nie, zaraz, stat to jest ekwipunek. Okej, wcześniej bandaże miałem, rozumiem. W sumie to w takim razie coś widzę, że ekwipunek tutaj działa tak jak w Earthbound Zero. Czy tam Beginnings zależy. Że ten, dostajemy przedmiot, walimy use i zakładamy go w ten sposób. Te drzwi umiejscowione daleko nie są wyjściem, to tylko kurwa, chwila. Sorry, że tak może to nie będzie zbytnio. Oznacza rotację w perspektywie, czy coś takiego, cokolwiek to znaczy. Tak więc no, sorry, że tak się jąkam i tak dalej, ale lepsze to niż... znaczy, no... co to ja chciałem powiedzieć? Przycisk. Nie, najpierw chciałbym... o Jezu. Dobra, jeszcze raz. No, i kurde speedrunner jestem. Chwila. Jeśli możesz to przeczytać, wciśnij niebieski przycisk. No dobra! Właśnie ten chciałem wcisnąć.
Niebieski to bardzo fajny kolor, nic się nie stało. Okłamali mnie. A zielony to nie jest kreatywny kolor. Oh my god. Tęsknię za blokowaniem tych random encounterów, tych losowych walk. Szczerze mówiąc, mnie to denerwuje. Ale dobra. No i co, wcisnąłem niebieski przycisk. Kłamca zasrany, chyba że tutaj gdzieś będzie. Chwila. A spróbuję rozwalić, chcę mieć drugi level. W sumie cały czas tylko pierwszy i pierwszy. O kurwa. Dobra, tych ich rozwalę. Nie! Nie! No. W sumie expa też potrzebuje, nie? Kurwa! Kurwa! Dobra, wiecie co? Wy zasługujecie na śmierć. Prawie mnie rozwaliliście. Fight. Da. Czemu nie mogłeś wcześniej tego użyć? O, czyli teraz jestem bezpieczny. Niech to. O, ale ze mnie głupek! Wpierdzieliłem się w nieruchomy ten cel. Okej. Okay. Jeden... O! Twoja miłość wzrosła? To nie jest miłość, to jest level, kurde. Stat. Atak 2, obrona 3 dalej. Dobra. O, okej. Okay. Wiedziałem, że będzie coś takiego. Jeżeli możesz to przeczytać, wciśnij czerwony przycisk. Mam nadzieję, że to kurde mnie nie ubije. Zielony. Okej, bardzo miłe z waszej strony. Niech to. Żałuję, że biegać nie mogę. A to jest moja szybkość domyślna. Przydałoby mi się bieganie. Okej. Bardzo często mówię okej, ale co innego mogę powiedzieć. Którędy, którędy by tu pójść? Zielony oznacza, że to chyba coś będzie dobrego. Chociaż kto wie. Uuu! Zabawkowy nóż. Teraz mogę być Jeffem the Killerem. Zawsze o tym marzyłem. Stat. Atak... O, teraz atak 5. Dobra. Ale nie, szczerze powiem, na razie gra jest taka trochę me. O Boże, to zajęło mi dłużej niż powinno. Jak się tu dostałeś? Czy nic ci nie jest? Już, wyleczę cię. Nie powinnam cię zostawiać samego na tak długo. Było nieodpowiedzialne, by spróbować... zrobić ci niespodziankę? No cóż, myślę, że już nie mogę tego dłużej chować. Chodź, mały. Nie jestem mały, mam metr... Ile? 89 wzrostu. Widząc taki
taki uroczy, mały dom w ruinach daje ci determinację. 42 minuty. Myślę, że gdzieś tak do godziny i... Niespodzianka. A to... Ciasto cynamonowo tofiowe. Pomyślałem, że moglibyśmy... No... celebrate. Poświętować twoje przyjście. Chciałabym, żebyś miło tutaj spędzał czas, żyjąc w tym miejscu. Więc ja zjem dzisiaj ślimacze ciasto. Proszę, mam dla ciebie kolejną niespodziankę. Ale kto powiedział, że ja tu chcę zostać? To jest to. Mój pokój? O. Okej, zarąbiście. Czy coś się pali? Czuj się jak u siebie w domu. Dobra, zobaczmy. Ale kto powiedział, że ja tu zostać chcę? Pudełko z butami dla dzieci na różne... z różnymi tymi... size'ami. Rozmiarami, o. Okej. Okay. Pusta ramka na zdjęcia jest naprawdę... ma na sobie dużo kurzu. Już to wszystko? O, dobra, ciasto. Moje. Info. Czyli całe HP nam przywraca, tak? To trzeba trzymać, to nam się na pewno przyda. Spójrzcie na te fajne zabawki. Nie interesują cię wcale, a wcale. O, to jej pokój, nie? Po prostu stare, zwyczajne wiadro ślimaków. Francuzi by byli zadowoleni. Pokój... A, reno... Dobra. W trakcie budowy. To ty. Nieprawda, bo on nie ma wąsów ani brody. Ech. Dobra, popatrzmy, co tutaj się dzieje takiego. Gdzie są, kurde, klucze i portfel? Stary kalendarz z początku 2001 roku. Powiewa mi tu Megamanem. Już wstałeś? Rozumiem. Chcę, żebyś wiedział, że jestem bardzo szczęśliwa, że kogoś tutaj mam. Jest dużo starych książek, z którymi chciałabym się z tobą podzielić. Chcę pokazać ci mój ulubione miejsce na łapanie robali. Od edukacji też się zajęłaś? Okej. To musi być naprawdę nie dla ciebie niespodzianka. Ale zawsze chciałem być nauczycielką. Właściwie, być może to nie jest zbytnio niespodziewane. Wciąż. Jestem szczęśliwa, że tu mieszkasz. A czy czegoś chciałeś? O co chodzi? Nic. Dobra. Coś mi się zdaje, że jakby powiedział o pójściu do domu, to zaraz bym dostał wpiernicz. Najpierw chciałbym popatrzeć, co tu jest. Piekarnik jest bardzo czysty, Toriel musi używać magii ognia zamiast niego. Jest trochę białego futra w tym, w tej umywalce z jakiegoś powodu. Jest baton czekoladowy w lodówce? Mogę go wziąć? Chyba nie.
Dobra. Ogień nie płonie bardzo gorąco, jest po prostu bardzo ciepły. Możesz włożyć twoją rękę do środka. Ogień jest okropny, kurde. Pamiętam, jak nieraz się sparzyłem, jak byłem mały. W sumie to może... nie ogniem, ale... E? Myślę, że powinieneś się pobawić na górze. Coś mi się zdaje, że tu jakaś tajemnica jest. Ta, rozumiem, rozumiem, save. No to... Kurde, co... nawet podwórka żadnego tutaj nie ma. Co, ja będę w domu siedzieć cały czas? To w takim razie kompa mi daj. Ja kurde jestem dzieciakiem, potrzebuję wielu rzeczy. Dobra. Czy chcesz usłyszeć coś o książce, którą czytam? Nazywa się 72 użycia dla ślimaków. O co chodzi z tymi ślimakami? Jak wyjść z ruin? Albo dobra. Oto jest ekscytujący fakt o ślimakach. Czy widziałeś, że ślimaki mają piłołańcuchowy język nazywany radula czy coś? Może to po polsku jakoś się pisze. Znaczy, jest napisane radula i to wszystko. Niech będzie. Interesujące. Ta. Cóż, przeszkadzaj mi, jeżeli będziesz czegoś więcej potrzebował. O co chodzi? Jak wyjść z ruin? Muszę coś zrobić, zostań tu. Chyba dostanę w pierdol. Ona pewnie do tego, do piwnicy pójdzie po jakiegoś mecha, by mnie rozwalić. Zapiszę lepiej. Nigdy nie wiadomo. Ale dobra, najpierw popatrzmy, co tutaj się dzieje. Na pewno nie będzie jej gdzieś tutaj, ale... W sumie to jestem ciekaw, co jest za tymi drzwiami. Wiem, że pokój pod konstrukcją, ale... W sumie analogiem mogę też pochodzić. W takich grach w sumie najlepiej mi D-padem się chodzi, ale... O. Chcesz wiedzieć, jak wrócić do domu, czyż nie? Przed nami jest koniec ruin. Wyjście jedno bezpowrotne do reszty podziemia. Zamierzam go zniszczyć? Nikt nie będzie mógł wyjść nigdy więcej. Teraz bądź dobrym dzieckiem i idź na górę. Chyba cię porąbało. Wiedziałem, że to jest zbyt dobre, żeby było prawdziwe. Każdy człowiek, który tutaj spada, spotyka się z tym samym przeznaczeniem. Widziałam to cały czas i cały czas. Przychodzą, wychodzą i umierają. Ty naiwny dzieciaku, jeżeli chcesz wyjść z ruin... Oni, Asgore cię zabije. Te czerwone imię mi się nie podoba. I ten gore też, to oznacza krew i ta czerwień i tak dalej, to nie jest zbyt... Ja cię tylko chronię, czy rozumiesz? Idź do pokoju. Coś mi się zdaje, że no... W sumie... Jeżeli chcą mnie zabić, to co ja będę? Jestem ciekaw, czy coś się stanie teraz, jeżeli pójdę do mojego pokoju. No dobra, i... Czy to coś się zmieniło tutaj? Nie, pewnie cały czas będziesz siedziała na dole. Ach, te skrypty. Żałuję, że nie mogę biegać.
Nie próbuj mnie zatrzymać. To jest twoje ostatnie ostrzeżenie. Chcesz aż tak bardzo stąd pójść? Kump. Jesteś taki jak inni. Jest tylko i wyłącznie jedno rozwiązanie do tego. Pokaż, na co cię stać. Pokaż mi, że jesteś wystarczająco silny, żeby przetrwać. Musimy z nią się lać?